Już dość dawno nie miałem możliwości nagrania ciekawego materiału dotyczącego pracy na CB. No, w związku z tym, że jak to się mówi, pasję troszeczkę odpuszcza się względem zarabiania, względem pracy. Dość długi czas byłem zapracowany, stąd też nie publikowałem żadnych filmów w tej tematyce. Natomiast teraz uważam, że mam możliwość pochwalenia się niewielkim, że tak powiem, osiągnięciem. Zbudowałem bazę, która jest, że tak powiem, w jednym tutaj z miejsc w Olsztynie. Nie jest to oczywiście baza taka w wysokim miejscu, natomiast myślę, że na te potrzeby akurat bardzo ładnie pracuję. Do tego wykorzystałem moje radio prezydenta Herberta, zasilacz 12-amperowy, no i oczywiście do całości uzupełnił mikrofon Motorola oraz mikrofon Densei 2018 Turbo. Taki zestawik, można powiedzieć, że napędza tą część, która jest, że tak powiem, w tym miejscu ukryta. Oczywiście zaraz pokażę, jak na zewnątrz to wszystko wygląda, jaką antenę zastosowałem. Zanim do anteny przejdę, pokażę, w tym miejscu zastosowaliśmy kabel RF5. Myślę, że nie pomyliłem się w nazwie. 25-metrowy kabel RF5, który w takiej pięknej listwie został poprowadzony do góry. No i dalej, w tym miejscu pokusiliśmy się o zamontowanie go pod sufitem, tak żeby ten kabel, można powiedzieć, dobrze wyglądał. Na końcu kabla RF5 zastosowałem antenę Sirio. Jest to dokładnie antena Sirio Keper, czy Keeper, Sirio Keeper Keper 27, o długości niecałe 2 metrów, dokładnie od cewki do że tak powiem, cały promiennik ma długość 1870 mm od podstawy cewki. Tak to wygląda. 3 przeciwwagi. Antena stoi sobie na aluminiowej rurze o długości 3 metrów. No, całość może, że tak powiem, w stosunku do okolicznych budynków nie jest aż tak wysoko. Jeśli chodzi o parametry strojenia tej anteny, o, dokładnie tu jest model Signal Keper 27. Tak ona wygląda, czyli, że tak powiem, i takie powinna mieć, że tak powiem, parametry. Myślę, że przynajmniej w dużej części udało nam się osiągnąć tak niskie SWR, ponieważ antena ma bardzo, bardzo ciekawą instrukcję montażu. Okazuje się, że ta długość L, no jak tutaj, że tak powiem, firma Sirio napisała, czyli 1870 mm, powoduje, czyli ustawienie jej od podstawy cewki do końca anteny, łącznie z tym przedłużeniem, bo tutaj takie przedłużenie takie było, które można było regulować. Czyli takie ustawienie spowodowało, że można powiedzieć, za pierwszym razem ustawiając 1870 mm, czyli dokładnie 180 cm, antena bardzo ładnie się wystroiła. No, w tym miejscu, tak jak mówiłem, zastosowaliśmy przewód, który wychodził z rury, przewód 25-metrowy, RF5. Za ten przewód zapłaciliśmy bodajże 5 zł za metr. Rura kosztowała 60 zł, ta 3-metrowa, antena cała 195 zł. Tutaj antenę zakupiliśmy w firmie Konektor 5000 w Łodzi. No i za chwilkę pokażę, jak nam się tutaj SWR wystroił. Na wskaźniku, bo oczywiście nie jest to SWR miarka, ale na wskaźniku SWR w prezydencie Herbercie mamy możliwość właśnie jakiegoś odczytu przynajmniej ustawień. No i okazuje się, że na 20 kanale po naciśnięciu nośnej, celowo pokażę, że naciskam nośną. No, wręcz idealnie.
przejdźmy do kanału pierwszego. I jak widać, 1,5, może nawet 1,2. Natomiast na 40 kanale to samo. Czyli odczytując ten parametr długości tej anteny łącznie z promiennikiem i łącznie z cewką, okazało się, że całkiem ładnie wystroiliśmy tą antenę i można powiedzieć, że praktycznie wbiliśmy się wręcz idealnie w ten wykres. No cóż, myślę, że mogę, jeśli chodzi o część strojeniową, zobaczymy, jak będą zasięgi wyglądały. W każdym razie zasięgi zasięgami, ale mogę polecić tą antenę, bo można powiedzieć, że nawet na takiej niewielkiej wysokości, ale zestawik całkiem ładnie się spisuje. No i cóż, myślę, że to tyle. I jeszcze na koniec tak wygląda napęd i odbiór anteny Sirio Keper 27.